Hej siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Dying Light 2 Stay Human. Dalej eksplorujemy sobie nasz kochany szpital. Jak widzicie, napotkałem znajomego na pierwszej sali. Próbuj go co ominąć. Byku. Czy ty się słyszysz? No, chcę przeskanować pomieszczenie dalej, bo tu coś mamy. Tam jest skrzynia, ale za ścianą. Zablokowano od środka. Dlaczego? Gdzie są te drzwi? Dobra, chyba po mnie. No, uciekaj! Do windy. Może odpuszczą. Dobra, trochę się tam z nimi pobiłem. I na razie jest... No dlaczego zamknięte znowu? Aiden, Babaiden, chodź! Kuchnia jest tam. Zjemy wszystkie lody, które schowali. Boję się, Mia. Jestem młodsza od ciebie. Przestań tchórzyć, Aiden. Doktor może nas zobaczyć. Nie, zresztą by musiał nas złapać. No chodź, nie wycofuj się. No ładnie. Przestań tchórzyć, Heidi. Tutaj nie ma zarażonych. Zaraz. A to jest też takie, widzicie, no kurna, pojemnik z inhibitorami w pobliżu, a co jak potwory będą w pobliżu i tak mi się klucz odezwie? Da się go jakoś wyciszyć. Chyba nic nie będzie, ale coś tam się podświetlało, więc chciałem sprawdzić, czy może jednak. To takie zapasy. Mamy inhibitory. Inhibitory to jedyny sposób na zwiększenie maksymalnego poziomu wytrzymałości i zdrowia. Zwiększenie tych atrybutów jest ważne, ponieważ odblokowuje pewne umiejętności. Każde ulepszenie wymaga 3 inhibitorów. Gdy je znajdziesz, przejdź do menu umiejętności, aby zwiększyć swoje statystyki. Inhibitory można znaleźć w skrzyniach GRE ukrytych w budynkach kwarantanny GRE i lokalizacjach anomalii GRE, czyli tutaj tych wszystkich takich oznaczeniach. Dodatkowe skrzynie można odkryć również w trakcie eksplorowania mniej uczęszczanych miejsc. Dobrze.
Inhibitor i okej. To jest zdrowie, a ja potrzebuję inhibitor wytrzymałości. Pozwala ci wspinać się wyżej i dłużej walczyć bez zadyszki. Zużyj 3 inhibitory, by zwiększyć poziom. To były 3, tak? Rozumiem. Odporność. Na 5 minut dostaliśmy. Wow. Co jest? Użyłem inhibitora. Fantastycznie. Wracaj do windy. Ja czekam. Żebym się w Hulka nie przemienił. No dawaj, dawaj. Skakuję tu. Skakuję tu. Idę tam. No jesteśmy na górze, dobra. Hakun! Jesteś tam. Dobra, spokojnie, bo tutaj widzę tak, tu mamy drobne. Tu coś mamy. Tam tego nie możemy, a to były jakieś gumy orbit, to może lepiej... Jednak? I widzicie, jednak... No. Trochę słabo, że trzeba było zmienić... pozycję? Na to wygląda, że pozycje. Dobra. Idziemy do naszego ziomala. Jesteś cały? Ta. Trochę czekałem. Jak się czujesz? Zarażony. Bywało lepiej. Nie zrażony. Jak pogryziony. Ha, to dobrze. Przepraszam cię za to. Co? Niby za... Właśnie za to. W imieniu dziwek, bandytów i idiotów mianuję cię mieszkańcem Villedor. Co? Przemienisz się. Biegnij do światła, szybko! Biegnij! Do światła, czyli... Tam oj? Ajajaj! Bardzo zły potwór! Pieprze, dziadu! Bardzo. Wow. Blisko. Jest świr. Co byś beze mnie zrobił, pielgrzymie? No tak, Hakon, tak, tak. Zostać pielgrzymem. Po prostu tak wyszło. Przemierzyłem cały kraj w innym celu. Szukam siostry. A potem co? Co potem? Co zrobisz, kiedy znajdziesz siostrę? Nie pójdę się gdzieś osiedlić, a co? No właśnie. Zamieszkamy gdzieś razem. Gdzieś w spokoju. Przyda się po tym, jak się zaraziłem. Dokąd pójdziesz? Wszędzie będzie lepiej niż tu. To niezbyt ambitnie. Gdzieś, gdzie nie boją się pielgrzymów. To też ważne. Miło byłoby nie musieć się ukrywać.
Będę łowił ryby. Brzmi dobrze. Cóż, ja mam konkretny plan. Wyglądasz na kogoś, kto ma. Chcę mieszkać nad oceanem. Wiesz, tam podobno jest łatwiej. Chcę się nauczyć surfować. Trafiłeś na jakieś stare pocztówki? Nie śmiej się z moich marzeń. Wiem jedno. Nie wolno. Muszę opuścić to miasto. Zabija mnie. Zabija od środka. Pomożesz mi? Ocean jest daleko stąd. Jesteśmy zarażeni. Zresztą ludzie boją się pielgrzymów. Nie chcą nas. Jebać ich. Pomogę ci z nimi. A ty pomożesz mi na szlaku. Znasz trasy. Wiesz, jak przetrwać na zewnątrz. Co myślisz? Razem będzie nam raźniej. Co ty na to? Dobra. Niech będzie. Świetnie. Stoi. Ziomek mi pomógł. Słowo. Co do celu. Chcieli mnie powiesić. Sytuacja jest taka. Po śmierci dowódcy SPC odcięli przejście do centrum. Nie chcą, żeby morderca uciekł. Żeby przejść, musimy być sprytni. Wiem, kiedy zmieniają wartę. To jest nasza szansa. Zbiorę to, co będzie potrzebne. Sprawdzę nasze szanse. A ty rozejrzyj się. Pożyj sobie. A chodź. Pokażę ci coś. Już się boję. Ty mi pokazywałeś, że prawie żem zginął parę razy. No fakt. Jest też taki, żeś mnie ocalił. Zasrańcu jeden, ale... Ryzyko z tobą eksploracji to też jest całkiem spore, z tego co zauważyłem. Jakiś portfel. O, jest miodek. Roślinki, o! Jakieś kwiateczki. Na szczęście już potrafimy używać wytrychów tutaj. Więc może będzie taka sytuacja, że uda się otworzyć jakąś ciekawą skrzyneczkę. Co myślicie? Bardziej bym obstawiał, że tu się da jakoś wejść, nie? Czy się nie da? Szukajcie, aż znajdziecie, jak to mówią. Nie ma tu drzwi żadnych do tego przybytku. No chyba nie da się tu włazić. Powiem szczerze, że w jedynce to praktycznie w każdym miejscu dało się wejść i eksplorować. A tutaj chyba tak nie będzie niestety. Widzicie, no zamknięte wszystko. Lipa. Co tam, byku? Masz. Przyda ci się. Obejrzyj sobie miasto. Old Vinedor. Sporo miejscówek, które warto odwiedzić. Lornetka jak zwykle pod B. Lornetka pozwala odkryć ważne miejsca w świecie gry. Wciśnij B, aby jej użyć. Uważnie obserwuj siatkę umieszczoną na środku ekranu. Jest tym mniejsza, im bliżej miejsca czekającego na odkrycie się znajdujesz. Dobrze. Widzisz kościół? To tam wyjce chciały nas dopaść. To centrum dzielnicy. Tam jest kościół. Tak? Nie. Aha. Bazar. W całym mieście są tablice z informacjami o zaginionych. Jedna jest koło kościoła. Może jakimś cudem znajdziesz tam coś o twojej siostrze. A jeśli nie, to po prostu baw się dobrze. Świat już się skończył, nie? Gorzej już nie będzie. No tak. Odezwę się, kiedy ogarnę temat. Nara, czyli ty zostaniesz moim dealerem teraz. Ciśnij M. Mamy mapę! Jest fajnie.
a po mapie jak się poruszać. Odblokowujesz poziom przybliżenia otwartego świata na swojej mapie. Wszystkie aktywności, które odkryjesz przy użyciu lornetki lub podczas eksploracji będą tu widoczne. Dobrze, to jest co? Bezpieczna strefa. Bazar. Metro. Nieznane miejsce. Jak zrobimy śledź? Witaj, Villedor. Pokonujesz otwarty świat, Villedor. Twoim pierwszym celem jest odwiedzenie siedziby ocaleńców, bazaru. Znajdziesz tam handlarza, punkt odpoczynku i swój schowek. Używaj lornetki i przemieszczaj się po mapie, żeby odkrywać dodatkowe miejsca, takie jak wiatraki, które pozwalają aktywować nowe bezpieczne strefy. Czyli wiatraki to są bezpieczne strefy, ok. W mieście jest pełno miejsc, które tylko czekają na odkrycie. Przemieszczając się po świecie, obserwuj swój kompas i wypatruj na nim spotkań. W ramach spotkań możesz pomóc mieszkańcom Villedor w zamian za PD i różne nagrody. Proszę, niech ktoś otworzy to cholerstwo. Troszeczkę tego wszystkiego się nam tutaj nazbierało. Tu jakiś gościu beczał. Tu jest szpital. Spotkanie. No ja nie wiem. Nie wiem. Powiem szczerze, że bazar jest bardziej obiecującym miejscem, więc może zaznaczmy sobie faktycznie bazar. Przynajmniej na razie. Resztę misji pobocznych jakiś tam będziemy sobie jeszcze wykonywać. Będzie na to czas. Nie wydaje mi się, żebyśmy musieli aż tak... Czy trzeba by sprawdzić swój aktualny hud? O! Kurwa. Ale żem spadł. W ogóle miał miejsce. Właściwie tylko wtedy się uśmiecham. Do czasu, aż zobaczę te cholerne lampy UV. Czyli to trzeba na spokojnie. Proszę, pomóż mi się stąd wydostać! A kto to mówi? 66 metrów. Okej. Mroczne zaułki. Opuszczone sklepy. Mroczne zaułki, opuszczone sklepy. To dwa miejsca w otwartym świecie, w których można zdobyć cenne łupy. W ciągu dnia są pełne zarażonych, dlatego rozsądnie jest ich odwiedzać w nocy. W opuszczonych składach możesz znaleźć rzadkie części do wytwarzania, które można wykorzystywać do wytwarzania modyfikacji broni i ich i innych bardziej zaawansowanych przedmiotów. Mroczne zaułki to najlepsze miejsce do szukania przedmiotów wartościowych, waluty starego świata. Zbieraj w nich łupy, aby się wzbogacić. Okej. Okay.
Trochę ich tu jest. My chyba... Tak nie bardzo tu teraz przyjść. A ten chciał, żeby mu pomóc, tak? Metry. Dawaj na górę. Trochę chyba przesadziłem. I znowu. Masz, ziomek. Dzięki, stary. Kurde, nie strasz. Co, ty będziesz tu z nimi walczył? Po co? Dobra, niezrozumiałe są dla mnie niektóre kwestie jeszcze troszeczkę, no bo po co ten chłop tam się z nimi miał bić? Ten cały parkour to fajna sprawa. A my już zapieprzamy do naszego punktu docelowego. Tamtędy próbowaliśmy już przejść. I tamten nam drabinę tutaj dawał chyba, nie? Nie ma teraz tej drabiny? Chyba nie ma. A, muszę zejść w bok. Dobra. Dobra. Idziemy zobaczyć, co na bazarku. A, teraz już nas wpuszczają chyba. Co tutaj ciekawego? Coś mamy? Czy to po prostu trzeba przez parę drzwi przejść? Niezły bazar! Gdzie leziesz? Co za dzień? Za cholerę, nie dam rady. Pięć lat nauki jak krew w piach. Tym razem ja muszę to zrobić jak należy. Wystarczająco. Tam jest sklepeł. No dobra, a gdzie jest nasza skrzynia? Ci na zielono rozumiem, że mają do nas jakieś questy. Co to za robota? Tu mamy skrzynię i nocleg. No i ze skrzyni to byśmy mogli w sumie chyba wszystko zabrać, żeby to sprzedać. Tak mi się wydaje. Osobiście, bo po co to wszystko trzymać, nie?
nie można skakać. Najpierw pójdźmy do sklepu. Handluj, dawaj. Handlarze umożliwiają kupowanie nowych broni, części do wytwarzania i innych przedmiotów. Możesz im także sprzedawać wartościowe i zbędne przedmioty. Oferują najpotężniejszą broń. O! Więc pamiętaj o ich regularnym odwiedzaniu, by zwiększać swoją siłę w walce. Handlarze może znaleźć się we wszystkich głównych siedzibach, a także na terenie przydzielonych obiektów i osad. Trochę yangów zarobimy. W ogóle to są goldeny tutaj, tak? Dobrze mówię? Guldeny. Tego co pamiętam, waluta. A tutaj mamy guldeny, pospolite broń miotana. A, to są monety. No dobra. Tu mamy 15, to możemy sprzedać. To jest zjechane, możemy to sprzedać. To ma 19, to ma 19, to ma 17. Ale trwałości mamy bardzo mało, więc bez sensu to trzymać. I to też możemy sprzedać. Zostawimy sobie tylko te tutaj, które mamy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj możemy sprzedać. Sprzęt, ubiór, dobra. Wszystko. Instrukcja obsługi ze Starego Świata. Śmierć większości ludności pociągnęła za sobą także wymarcie wiedzy. Okej. Okay. Inhalator. To są różne. To mi się wydaje, że to możemy sprzedać wszystko, całość. To też, no fajki, czyli tutaj mamy wszystko to, co możemy sprzedawać. Mydło. Chcecie mydło? Mijecie się? Dobrze. Ryż. Tabletki przeciwbólowe. Nie wiem, czy to dobrze robię, że to sprzedaję wszystko, bo może się okazać, że źle zrobiłem. Mamy jeszcze inhalator, instrukcję jakąś i ryż. To zostawimy na razie. To ich pewnie nie interesuje za bardzo, tu mamy wytrychy, tutaj mamy złom. I pozostałe części. A teraz możemy nawet odkupić od niego coś, a teraz możemy kupić. Co ty, kolego? Wichajstry. Świetlik UV. Mina. Jakbyśmy świetlik UV sobie kupili od niego. Dobra. Koszulka. Okej. Okay. Faktycznie mają dosyć ciekawe te ekwipunki. Medykamenty, ok. No ale broń faktycznie. No tutaj mamy trwałość. Mamy obuchowe. Unikatowa, długa buława. Premia na obrażenia zadawane ludziom. A kupię se. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale kupiłem. Zostało mi mało pieniędzy, nawet na browara pewnie wystarczy. Wejdźmy sobie do ekwipunku teraz. No i tak, no tą przypisujemy jako pierwszą. No ty idziesz tutaj, moja droga. O, tak będzie najlepiej. Wytrychy 6. Ekwipunek. Mamy spodnie. Mogę sobie coś na mortę kupić, jakąś maskę albo coś. Świetlik. No. I teraz powinno być ok. Człowieku.
No i pod trójką mamy wybór broni. Dobra. Mamy porozmawiać z mieszkańcami. Żyjemy i tylko to się liczy. Zapraszam. Mam najprawdziwsze specjały. A co ty tu masz? Rzemieślnik. O, tego nie widziałem. Może za szybko poszliśmy do tamtego. Umożliwiają kupowanie i ulepszanie schematów. Ulepszenia schematów sprawia, że stworzenie na ich podstawie przedmioty są potężniejsze. Czyli to ma najpotężniejsze, bo tam były najpotężniejsze. Aby ulepszyć schematy, przenieść wymagane przedmioty do rzemieślnika i wymienię na ulepszenie schematu. Przedmioty wykorzystywane do ulepszeń schematów można zdobywać po pokonaniu specjalnych zarażonych, zwanych wybrykami. O kurde. Których łatwiej znaleźć nocą. Są oni oznaczeni na mapie ikoną. Wichajstry. Wszystko. Modyfikacje broni. Pożoga. Ogniste strzały. Ulepsz. Nóż do rzucania. Trofeum zarażonego niepospolitego, tak? Okej, okay, części do wytwarzania. No to mamy. No, zdaję sobie sprawę, że to jest dopiero taki mój... Siemano. Nie poznajesz mnie? Czy masz na kasę? Może? Słuchaj, Pielczy. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest! Bierz go, Ed, morderca! Co? Julian, Luke się zatruł. Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież... Ja nie handluję wodą. Kłamiesz. Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Dobra. Chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane. Nie wiem, czy dobrze się za nim upomniałem, ale... Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd... Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł. To do niego podobne. Ale nawet jeśli to zrobił, moja woda jest czysta jak kryształ. Ale powiedziałeś dopiero, że nie sprzedajesz. Jesteś pewny? Jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Wątpię. Mój dostawca Marco ma wodę pierwsza klasa. W takim razie może to zemsta? Czekaj. Kurwa. Chyba, że... Sukinsyn. Jak o tym pomyślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia. Zresztą nieważne. Słuchaj. Drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta. Na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Dobra. Mogę to sprawdzić? Za mąkę? Jest jeszcze jedna sprawa. Trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi, Julian. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Dobra, i mamy teraz tak. To jest misja poboczna, ale to jest... No właśnie, bo to są misje poboczne. Masz wodę na sprzedaż? Zapłacę na łódkę. Barney mówił, że... Hej, wisielec! Bardzo zabawne. Pozwól, że coś ci powiem. Gdybym to był ja, chciałbym, żeby mnie kropnęli. Wolałbyś mieć niewinnych ludzi na sumieniu? Wolałbym, żebyście nie wieszali niewinnych. Ale się wykaraskałeś, nie, pielgrzymie? Nikogo nie zabiłeś i jesteś wolny. I gitara. No tak. Kim jest Barney?
Wszyscy tu znają Barneya. Ja nie znam. Powiedz. Lepiej nie zaprzątaj sobie nim głowy. Nie lubi wścibskich ludzi. Może się wkurzyć, jeśli się dowie, a nie chcesz mieć z nim napięku. Teraz to musisz mi powiedzieć. Okej. To młodszy brat Sophie. Mówią, że to wariat, ale jest filarem bazaru. Especy się go boją i słusznie. Barney się nie pierdoli. Dzięki za informację, byku. No i co nam tu jeszcze zostało? Coś się stało? Ta Łajza. Ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. Już trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Może mieśnika już znamy. Muszę zbudować coś, co przyda się mieszkańcom. Wymyśliłem już podwodne okulary do czytania dla Alberto i wysuwaną smycz dla psa, ale ona ciągle się zacina. No i nie mamy tu psów. Moje pomysły są do bani. Muszę udowodnić, że sam ja nie jestem do bani. Dlatego przez ostatnie tygodnie kręciłem się po bazarze i myślałem. Naprawdę ostro myślałem. I nagle bingo! Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony. Ale przez to są smutne i dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie, zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. Trochę brutalne. Zestresowane kozy dają gorzkie mleko. Poważnie? Kozy się stresują? No jasne. Się nie stresował? Jakby ktoś cię poraził i sięgał ci między nogi? Nie, no, napięcie jest niewielkie. Tylko je połaskoczę. To w czym jest problem? Czego nie masz? Co stanowi problem w tym wynalazku? Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. Może byś mi pomógł? Jeśli tam nie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Ale pastu? Nie, coś ciekawszego. Zobaczysz. Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. Jedno to sklep z narzędziami na Fitzwilliam Place, niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa. Pełna przemienionych. Musisz pójść tam nocą. A druga opcja? Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. Jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Zobaczę, co da się zrobić, ale niczego nie obiecuję. Będę ba... Dobra, mamy. I jeszcze ta laska chciała... miała dla nas iść tutaj. Cześć, Lena, siemano. Nie powiesiliście. No i co? Przecież tu stoisz. Słuchaj, nie mieliśmy wyboru. Myśleliśmy, że się przemienisz, a to skończyłoby się rzezią. Wiem. Lepiej było nie ryzykować. Czyli co? Bez urazy? Bez urazy. No niech będzie. Też bym cię powiesił. Jak umrę, chcę, żeby mnie spopielili i rozrzucili prochy na ulicy. Zresztą mojej rodziny. Jeszcze z kimś mam do pogadania? Tam są rzemieślnicy. Tu można naprawdę nieźle pozwiedzać. Ja tutaj zajmę się, moi drodzy, zwiedzaniem na tę chwilę. A wy zostawcie łapeczkę w górę w tym momencie, jeżeli odcinek wam się podobał. Zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej!